W imieniu tych wszystkich Polaków, którzy włożyli swój czas, swoje serce w to, żeby te podpisy zebrać, żeby dzisiaj Państwu ten projekt po raz wtóry przedstawić, chcę zaapelować do Państwa, żebyście wysłuchali tych racji, żebyście Państwo przeczytali raz jeszcze uzasadnienie projektu ustawy, żebyście zanalizowali ten dokument międzynarodowy i nie kierowali się hasłami, nie kierowali się interesami partyjnymi, nie kierowali się względami wizerunkowymi czy taktycznymi, tylko naprawdę, żebyście się kierowali odpowiedzialnością narodową, odpowiedzialnością za tych, za których odpowiadacie. Bo każdy z Was z osobna przyjął odpowiedzialność za każdy polski dom, a nie odpowiedzialność przed bosami partyjnymi. I o tym właściwie codziennie, przypominając albo czytając to ślubowanie poselskie, które każdy z pań i panów składał, powinniśmy sobie przypominać.